przyszłością są dzieci, a dziś obchodzimy ich święto. Z tej okazji gościliśmy w Warczu na wyjątkowym festynie rodzinnym. Dzisiaj jest 1 czerwca, w związku z tym jest to Dzień Dziecka. Przyszliśmy na święto dzieci, obchodzimy je wspólnie z rodzicami i z naszymi gośćmi. Są między innymi motocykliści, którzy przyjechali pogościć, ale i też pomóc. No, organizują, są sponsorami sporo nagród. Pogoda nam sprzyja i z tego się cieszymy. Dzieci mają się dzisiaj bawić. Jest to święto, w związku z tym musi być wesoło. Wszystkim dzieciom oczywiście życzę wszystkiego najlepszego. Dobrych wyników w nauce, zadowolenia, szczęścia w rodzinie, bo rodzina to jest podstawa. Nie tylko pogoda dopisała, ale i wspaniała atmosfera. Po raz kolejny jesteśmy w miejscowości Warcz na dorocznym Dniu Dziecka organizowanym przez Powiatową Szkołę właśnie w Warczu. Impreza jak zwykle jest fajna, jest dużo przyjaciół tej placówki. Przyszło bardzo dużo ludzi z otwartym sercem. Jest też piękna muzyka. Tak jak zwykle jest bardzo rodzinnie i szczęśliwie. Chciałbym życzyć wszystkim dzieciom, aby czuły się w swoich domach, w swoich rodzinach, tam gdzie są, żeby czuły się zawsze szczęśliwe. Na świetnie zorganizowanej imprezie bawiła się duża liczba gości. Na dzisiejszym festynie przygotowaliśmy duże atrakcje zarówno dla małych, jak i dla dużych dzieci. Między innymi różne gry stolikowe, zdobienie pierników, namiot pod tytułem Ratujmy pszczoły. Oczywiście malowanie twarzy, tatuaże. Jak zwykle największą atrakcją cieszy się tutaj nasz dmuchaniec. Frekwencja jest najwyższa w porównaniu z poprzednimi latami. No i myślę, że jest nas dwa razy tyle. I atmosfera piękna. Myślę, że wszystkim się podoba. Wszystkim dzieciom życzę, aby jak najdłużej pozostali dziećmi, aby ich dzieciństwo i życie było szczęśliwe. Nie mogło zabraknąć motocyklistów z akcją Motoserce. Od 2 lat już w Warczu właśnie w szkole specjalnej. Dzięki uprzejmości pedagogów z tej szkoły akcję tą organizuje Klub Wild Dogs Gdańsk. Jest to zbiórka krwi dla potrzebujących dzieci i innych ofiar wypadków drogowych. Jest to połączone z Dniem Dziecka, jako że jest na terenie szkoły właśnie specjalnej w Warczu. Także dodatkowe atrakcje dla dzieci, nagrody, konkursy. Chcielibyśmy tą akcję kontynuować, dlatego zapraszamy za rok. Na festynie znakomicie spędziliśmy czas, dlatego również już zapraszamy na kolejne jego edycje. Zachęcamy także do regularnego oddawania krwi, a wszystkim dzieciom życzymy wszystkiego, co najsłodsze. Polecamy również zobaczyć. Powiat gdański wspiera rozwój zdolności plastycznych dzieci oraz powiat gdański rozbudowuje szkołę podstawową specjalną w Warczu. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.